Cześć, z tej strony Ranger i witajcie w przeglądzie snapshota 19W08A. Twórcy gry już oficjalnie potwierdzili, że 1.14 wchodzi w fazę, gdzie większość elementów snapshotów to będą poprawki błędów, jednak chociażby w dzisiejszym snapshocie wciąż pojawiły się jakieś nowości, no i właśnie nimi dzisiaj się zajmiemy. Zapraszam do oglądania! Pierwszą i taką najważniejszą rzeczą są brązowe krowy grzybowe. Na razie nie występują one naturalnie, ale możemy je przywołać za pomocą komendy, którą właśnie widzicie na ekranie. Jeśli chodzi o mechaniki związane z tym, powiedzmy, nowym mobem, to oprócz tego, że po ostrzyżeniu takiej krowy otrzymamy brązowe grzyby, no oraz oczywiście innej tekstury naszej krowy, to niczym ona nie różni się od znanego już nam jej czerwonego wariantu. Kolejną, myślę, dosyć istotną zmianą, przynajmniej jeśli chodzi o ten snapshot, jest to, że poprawiono działanie efektu niewidzialności. Naprawiono różne błędy związane z tym efektem, między innymi to, i myślę, że przede wszystkim to, że moby mogą widzieć niewidzialnych graczy. Od teraz efekt ten działa następująco. Moby nie widzą nas, gdy jesteśmy niewidzialni, nawet jeśli mamy na sobie jakąś zbroję lub przedmiot w ręku. Gdy jednak je zaatakujemy, to już będą nas widzieć, jakbyśmy nie mieli żadnego efektu na sobie i nie zmieni się to, nawet jeśli odejdziemy kawałek od nich, dopiero kiedy wyjdziemy poza ich zasięg widzenia, no to wtedy nas zgubią. Potwory również będą nas atakować wtedy, gdy podejdziemy na bardzo niewielką odległość do nich. Z moich testów to wyniknęło, że to jest jakieś 1 lub 2 bloki, więc naprawdę, naprawdę niedużo. Kolejną nowością jest skórzana zbroja dla konia. Tak samo jak każdą inną skórzaną zbroję, możemy ją farbować na różne kolory. Przejrzałem pobieżnie tablicę lootu i wydaje mi się, że na razie nie da się jej zdobyć w żaden sposób na trybie gry przetrwania, również nie możemy jej w żaden sposób stworzyć. Kolejne zmiany dotyczą lisów. Naprawiono wiele błędów z nimi związanych, między innymi możemy już sprawić, by lisy nam ufały mechanizmem opisanym w poprzednim przeglądzie, po prostu rozmnażając je. I tutaj jeszcze taka uwaga, to, że lisy nam ufają, nie oznacza, że są oswojone. Jest to mechanika podobna jak karmienie ocelotów rybami. Wtedy po prostu takie moby nie uciekają od nas, ale nie stają się naszymi zwierzętami domowymi. Nie możemy wpływać na ich siedzenie, czy nie będą również za nami podążać. Oprócz tego poprawiono mnóstwo innych rzeczy, na przykład podniesiono wysokość oczu, tutaj chodzi o model lisów, nie ich teksturę, ponieważ zwierzęta te topiły się podczas pływania. Jeśli chodzi o pomniejsze zmiany, to jeden żelazny golem od teraz będzie pojawiał się w każdej wiosce, gdy generuje się ona w naszym świecie. Gładki kwarc wreszcie ma odpowiednią teksturę, czyli tą, która do tej pory znajdowała się tylko na dole bloku zwykłego kwarcu. Tekstury ikonek efektów są w oddzielnych plikach, a komendy akceptują apostrofy jako cudzysłów. Dzięki temu możemy używać faktycznego znaku cudzysłowia w tekście jako po prostu znak. Nie musimy tutaj już kombinować, żeby nasz cudzysłów się nie zamykał przy używaniu takich znaków itd. Jeśli chodzi o dzisiejszy przegląd, to już wszystko. Jeśli film Ci się podobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, a także zasubskrybować mojego kanału i kliknąć w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia następnym razem i cześć!